Witajcie moi mili. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić jeden z wielu segmentów, na którym chcę się skupić w przyszłych filmach. Obiecywałem Wam, że będzie filmik o tym, na czym i jak składać komputer. Najpierw skupimy się na tym, na czym po prostu warto składać komputer. Dzisiaj skupimy się na procesorach, a w późniejszych odcinkach serii chciałbym Wam powiedzieć, jak składać komputer, bo jak dla mnie to jest prosta sztuka, dla niektórych nie za bardzo. Tutaj jeżeli chodzi o to, jaki procesor wybrać, musimy się kierować stosunkiem ceny do wydajności. Wiele osób mi powie, zaraz powiesz AMD. Tak, powiem, że w roku 2019 na 2020 najbardziej opłacalnym procesorem w rankingu wydajność do ceny był to Ryzen 5 2600, Ryzen 5 2600X, Ryzen 5 3600. Zaraz się zapytacie dlaczego. Otóż tutaj AMD zrobiło kawał dobrej roboty, wygoniło Intela całkowicie z sekcji mid-end, czyli tej średniej, średniopółkowej, i AMD zrobiło totalną masakrę z tego względu, że Intel lekko podniósł cenę i nie wniósł nic nowego na rynek. Zrobił odgrzewany kotlet w postaci i5-ki 9400, 9400F, jeżeli mówimy tutaj względem i5-ki 8 generacji. To jeżeli chodzi o jak to ma się wydajności, to ten Ryzen 5 drugiej generacji, trzeciej generacji kosztuje mniej niżeli Intel i5 ósmej i dziewiątej generacji. Co jeszcze zawojowało? W momencie, kiedy AMD wypuszczało trzecią generację, nikt nie wiedział, że zrobi to w litografii 7-nanometrowej. Intel nadal buja się buja się w litografii 14 nanometrów plus. To znaczy te dwa plusy tam są przy nazwie. To jest odgrzewany kotlet. A tu nagle AMD wjeżdża z 7 nanometrami, robi wow, bo jest lepsza termika, jest lepszy stosunek częstotliwości zegara bazowego do zegara turbo. I jeżeli chodzi o to, to wszystkie, ale to wszystkie produkty z serii Ryzen się podkręcają. Odpowiednio, w zależności od tego, na jakiej płycie głównej siedzą. A tutaj, jeżeli chodzi o Intela, no to tylko i wyłącznie serie z dopiskiem K się podkręcają. I nie spotkałem się, żeby Intel i5, 9400 i 9400F się podkręcał przez użytkownika, był podkręcany, bazowy zegar był podkręcany przez użytkownika. A w AMD nawet sam to robiłem, w Ryzenie pierwszej generacji. Potrafiłem podkręcić ten zegar z bazowego, tam podejrzewam, jest chyba 3.6 czy tam 3.7, do nawet i4 1.4.2 GHz, to jest bazowy oczywiście, turbo nie ruszałem. Co mi to dawało? Dawało mi to, że zanim procesor skoczył w tryb turbo, to po prostu już był przygotowany na ciężki oklep w postaci nie tyle co gier, ale i również programów graficznych. I to mi się podoba właśnie w AMD. Co jeszcze przemawia za tym, że architektura AMD jest bardzo, ale to bardzo przyszłościowa, to, że podstawka, na której kładziemy procesor, jest niezmienna od podejrzewam chyba 3 czy tam 4 lat. I mamy tutaj do czynienia z AM4. Jest to podstawka jak dla mnie nieśmiertelna. I tutaj AMD powiedział na konferencji, była chyba konferencja w
w tamtym roku, w 2019 roku, bodajże chyba drugi kwartał, że nie porzuci M4, będzie dostosowywać najnowsze procesory pod tą podstawkę i nie zrobi fuck-upu, jaki zrobił Intel, ponieważ Intel zrobił fuck-up w postaci tego, że często i piątka, czy tam ogólnie dziewiąta generacja procesorów Intel nie pasowała do złącza LGA 1155, ponieważ Intel, wypuszczając dziewiątą generację, wypuścił jeszcze podstawkę 1155V2, przez co przeciętny konsument się mylił i kupował podstawkę pierwszej generacji do procesora dziewiątej generacji i się to w ogóle nie kleiło, mógł nawet zepsuć sobie sprzęt, ponieważ tam piny były pozamieniane. Nie wiem, do czego to się dzieje, ale można to wyjaśnić tylko jednym sposobem, jednym zdaniem. Jeżeli nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. I jeżeli chodzi tutaj o Intela, to podniósł cenę, nie dość, że podniósł ceny procesorów w 2019 roku, to był chyba pierwszy, drugi kwartał. Tak to było podniesione, były podnoszone sukcesywnie ceny, gdzie za i piątkę ósmej generacji się płaciło prawie 900 zł, gdzie za tą samą cenę dostawaliśmy Ryzena 7, który konkurował z i7 ósmej generacji i robił to dobrze. To tutaj, jeżeli chodzi o to, to Intel całkowicie, nie wiem, co się tam stało w zarządzie, ale całkowicie zboczył z kursu, który miał naprawdę fajny. Bo ósma generacja, siódma to był całkowity przeskok i po ósmej generacji zaczęła się stagnacja. Nie wiadomo, za co się Intel teraz chęci. Przygotowuje dziesiątą generację swoich procesorów tutaj dla desktopów, bo już dla PC-tów jest niskonapięciowa. Tutaj próbuje jeszcze coś zrobić dla desktopów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o Ryzena, no to Ryzen tutaj już AMD się szykuje do czwartej generacji tutaj procesorów na architekturze Zen 2 i to nie będzie odgrzewany kotlet, z tego co mi wiadomo. Będą lepsze taktowania, będzie nadal 7 nanometrów, co i tak jest przeskokiem, bo Intel robi tak, że ósma generacja 14 nanometrów, dziewiąta generacja 14 nanometrów plus i nie wiem, dziesiąta generacja to jest 14 nanometrów plus. Także to jest odgrzewany kotlet, tak jak kiedyś AMD robiło w starych Radeonach serii R7, to ogólnie R5, R7, R3. No tutaj, jeżeli chodzi o karty graficzne, no to jak ja miałem R7 370, to się okazało, że to jest odgrzewany kotlet z serii HD ileś tam. Że to jest ten sam rdzeń, tylko po prostu podkręcony. Tam taki sam rdzeń graficzny, tylko że podkręcony. Co mi się osobiście nie podobało i się nabiłem na minę. Tutaj w tamtych czasach to było, nie wiem, 4 lata temu. AMD robił totalny fuck up. Teraz się zmieniło na rynku. Spotykam się jako handlowiec z wieloma głosami, że bo ja miałem Intela, to chcę Intela i koniec. Dobrze, ja wtedy składam taki komputer, tylko znaczy wypisuję podzespoły, bo od składania mamy ludzi w Apollo, ale wtedy daję kartkę z rozpiską za tą samą cenę z AMD. No, za tą samą cenę z AMD. No, z AMD równy rynkowo, równy benchmarkowo i się okazuje, że tu nagle cały chrzciowo komputer wychodzi nawet 400 zł taniej. Gdzie te 400 zł można przeznaczyć albo na akcesoria, albo na więcej RAMu, albo to na jakąś lepszą płytę główną, lepszą obudowę, lepiej wentylowaną, ładniejszą. I wtedy jest takie, okej, weźmiemy to pod uwagę, gdzie końcowy wynik jest taki, werdykt jest taki, że jednak klienci kupują na AMD. Widać to także po tym, jak ludzie kupują u nas na sklepie internetowym, bo więcej sprzętu na odbiór osobisty przychodzi właśnie na osprzęcie, więcej komputerów wychodzi właśnie na osprzęcie od AMD, za co się bardzo cieszę. Oczywiście nie jestem jednostronny. Kiedyś lubiłem Intela,
Intel wyskakiwał z coraz to nowszą generacją do siódmej generacji, z coraz to nowszą generacją i to był przeskok wydajnościowy faktyczny, a nie odgrzewany kotlet. Jedyne, co mi się właśnie nie podoba w Intelu, to to, że nie potrafią zrobić jednej uniwersalnej podstawki, tak jak to zrobiło AMD. Nie wiem dlaczego, może to chodzi o pieniądze, może to chodzi o to, że inżynierowie nie potrafią jakoś to zrobić, ale zamieniając piny w procesorze, po co? Nie wiem, ale okej. Zamieniając piny w procesorze, to nie wiem, podstawka ma jeden pin więcej, albo jeden pin mniej, kilka pinów więcej, kilka pinów mniej i wszystko się sypie, bo człowiek chce komputer, nasi klienci chcą komputer, który po prostu będzie działał poprawnie, nie będzie problemów, a coraz więcej problemów sprawia sprzętowych Intel. Bo jak kilka komputerów wróciło do nas, to były to na sprzęcie Intela. Żaden komputer jako tako w 2009, no były tam jakieś przypadki, ale tu głównie chodziło o płytę główną. Będziemy w następnym odcinku mówić o płycie głównej, o płytach głównych, jakie mamy. To będzie obszerny odcinek, także się przygotujcie na to. Mentalnie, psychicznie, ogólnie psychicznie bardziej. I jeżeli chodzi o to, to myślę, że to będzie pół godziny odcinek. Tutaj zamierzam, w tym odcinku zamierzam się zmieścić w 15 minutach. Jeżeli chodzi o sprzęt od AMD, następną zaletą to jest radiator, który, cooler ogólnie, który dostaje użytkownik. Właściciel takiego procesora jest no, bardziej happy, jeżeli nie dostaje suszarki, że tak powiem, czyli wyje, a nic się nie chłodzi. Jeżeli chodzi o termikę, przez to, że AMD ma 7 nanometrów i lutowaną przysłowiową czapkę, czyli IHS, to jest Integrated Heatsink Spreader, czy coś takiego. Pierwsza, jakby to powiedzieć, linia obrony przed przegrzaniem, to jest ta metalowa, powiedzmy, że to jest procesor i to jest ta metalowa czapka, która jest na procesorze. W laptopach procesor jest goły. Nieważne, czy to jest Intel czy AMD, procesor w laptopach jest goły, ponieważ grubość laptopa teraz ma znaczenie. A w PC-tach grubość procesora nie ma znaczenia tak naprawdę. I to, co jest pomiędzy procesorem a tą czapką, to jest lutowany metal, to jest ciekły metal i mówią na to po prostu lód. Ludzie, którzy są w sferze informatycznej, mówią na to lód, a Intel stosuje tak zwanego gluta, czyli pasę termoprzewodzącą, która ma mniejsze właściwości oddawania ciepła, przekazywania ciepła do tej metalowej czapki. AMD po prostu nie dość, że ma 7 nanometrów, ma lutowane czapki, to jeszcze ma o wiele wydajniejsze coolery, bo jak wziąłem radiator z Intela, to porównując do małego palca, nie wiem czy to widać, to porównując do małego palca, no to radiator był taki, no taki max. Z takim maksymalnym radiatorem się spotkałem, wysokość, chodzi mi o wysokość. A tutaj jeżeli chodzi o AMD, to możemy mały palec pominąć, od AMD był taki. To jest moim zdaniem 20-25% więcej aluminium. Ba, tam jest jeszcze rdzeń miedziany. W Intelu też są rdzenie miedziane, ale to chyba tylko od i5, 9 generacji były rdzenie miedziane. Jeżeli chodzi o AMD, mamy więcej aluminium, mamy więcej miedzi, mamy po prostu masywniejszy ten radiator, przez co może przekazywać więcej ciepła. I jeszcze mamy o wiele lepsze wentylatory, ponieważ tam wentylatory mają faktem mniej łopatek niż te w Intelu, ale te łopatki są pod odpowiednim kątem i one serio pchają to powietrze, a nie jakoś, nie wiem, ruszają nim, pchają to powietrze. Jest tam wentylacja właśnie w podstawkach od AMD jest ta odpowiednia wentylacja. W Intelu na stokowym coolerze, szczerze powiedziawszy, większość procesorów
po pewnym czasie się przegrzewa, wpada w thermal throttling. Tego w AMD nie uświadczymy. Także 2018, 2019 i myślę, że do drugiego kwartału 2020 roku to jest... Tak, to jest za niedługo. Zaczyna się drugi kwartał 2020 roku. Myślę, że AMD będzie królował. Zobaczymy 10. generację Intela. Zobaczę, przeanalizuję, jak dostaniemy procesory, przeanalizuję całkowicie to, jak te procesory się zachowują w różnych podstawkach. Zrobię taką analizę wstępną i jeżeli Intel odrobił pracę domową, to może wrócić na rynek procesorów z głową uniesioną do góry. I trzymam kciuki za to, żeby Intel wstał, ponieważ nie zapominajmy, im większa batalia się toczy na rynku procesorów, tym te procesory są tańsze. Tym bardziej, że przez dłuższy czas Intel miał monopol na procesory, wszedł AMD z Ryzenem i na początku Intel próbował ratować swoją firmę tym, że podniósł cenę, nie tędy droga. Może Intel przejdzie na dobrą stronę mocy, że tak powiem, na dobrą stronę mocy konsumencką i będzie te procesory po prostu robił tańsze. Chociaż w dobie dzisiejszego kryzysu, czyli koronawirusa, wszystko idzie w górę. Pożyjemy, zobaczymy. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do udostępniania, lajkowania i cokolwiek, subskrybowania. Jeżeli chodzi o następny odcinek, to w następnym odcinku skupię się na płytach głównych. Jak już tak jestem bardziej przychylny do AMD, to zacznę o płytach głównych od AMD. Skończę na płytach głównych, nie od AMD, dla AMD, a skończę na płytach głównych dla Intela, to jest LGA 1155V2, a przy AMD to jest podstawka M4. Jeżeli chodzi o procesory, pominąłem procesory serwerowe, bo to jest kompletnie temat na inny film, na temat procesorów serwerowych od czerwonych i niebieskich, czyli od AMD i od Intela, to mogę się rozgadać trochę, nawet do pół godziny. Teraz Was żegnam, życzę Wam miłego wieczoru dla tych, którzy to oglądają zaraz po publikacji, a dla tych, którzy to obejrzą jutro rano, no to miłego dnia. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się. Miłego. Cześć.